Dobrze. A jak tam kamcia, Tomku? Zwarci? Gotowi? Oczywiście, Uśmiechnie ci widać. Tak. To dobrze, to dobrze. Dobrze, w takim razie witam was serdecznie na już drugim webinarze dla naszych partnerów. Pierwszy był taki z wiedzy podstawowej, jak w ogóle zacząć w branży, co z tym robić, jak się rozeznać po tym rynku, jakie są najpopularniejsze rozwiązania, co można wdrażać, ile można zarobić i tak dalej, i tak dalej. Więc na pierwszym była troszkę wyższa frekwencja. Zakładaliśmy i zakładamy w sumie, że na drugim i trzecim będą już tylko ludzie, którzy naprawdę są tematem zainteresowani lub już wdrażają, bo takich tutaj też jest wiele. Wiele znajomych twarzy już tu widać. Także jak najbardziej. I tutaj skupimy się na tym, jak radzić sobie z problemami u klientów i tym, dlatego jest z nami właśnie Tomek i Kamcia, i tym, jak sobie z tymi wszystkimi problemami poradzić od takiej strony też technicznej. Kamila z Tomkiem już wiele lat jakby prowadzą u nas dział wsparcia i się zajmują tą pierwszą linią frontu u naszych klientów, także na pewno będą mieli sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ja klasycznie będę takie spotkanko hostował, będę co jakiś czas zadawał pytanka, ale na początek oddam wam taki pierwszy wstępny głos, może Kamili najpierw, żeby nam powiedziała coś o sobie. Okej, jasne. No więc ja jestem Kamila, ale jak już słyszeliście, Kondziu powiedział do mnie Kamcia, ponieważ tak do mnie wszyscy mówią i zdarza mi się na Kamila nie reagować, ale no cóż, wszyscy się uczymy, prawda, Kondziu? To jest. Dokładnie. Więc ja pracuję w Selintegro 3 lata, jakoś około. Zaczynałam tak naprawdę od redagowania naszych artykułów na Selintegro Wiki, więc ta baza wiedzy gdzieś tam na początku była poprawiana przeze mnie. Później powoli robiłam kroki w stronę klienta. Gdzieś tam pierwsze czaty z klientami wymieniałam. Uczyłam się też tych integracji w międzyczasie, bo no nie powiem, jakby jest to dosyć duży orzech do zgryzienia, więc sporo tego było do nauki, ale wiadomo, udało się, więc później już taki bardziej support, jeśli chodzi o klientów, był to support telefoniczny już później, a teraz na ten moment jestem koordynatorką pracy supportu. No i po prostu chłopaków i dziewczyny, bo takowe też mamy. Supportuję ich względem informacji o klientach, o naszych produktach, o jakichś zmianach na stronach, cennikach, ale też sama nadal mam kontakt z klientami, więc jeśli do jakiegoś waszego zadzwonię, to prawdopodobnie będę miał jakieś pytania ankietowe. Więc może być tak, że zadzwonię, może być tak, że odpiszę na mail, jednak te wszystkie zgłoszenia przechodzą przez moje ręce, więc staram się, żeby nie było zdublowanych zgłoszeń, staram się, żeby nie wszystkie tematy trafiały też na support, bo niektóre jestem w stanie sama załatwić, więc tutaj ta praca pod moim okiem wydaje się dosyć całkiem płynna, no i staram się, żeby tutaj w miarę szybko każdy dostał odpowiedź. Wiadomo, siły przerobowe też bywają różne, zwłaszcza teraz ze względu na urlopy, no ale staramy się, żeby to było całkiem sprawnie, więc uważam, że ta moja droga w Selintegro jest dosyć rozbudowana. Chciałabym też w tym miejscu pozdrowić moich rodziców. Cześć mała, cześć tato. To dlatego, że w końcu po 5 latach studiów mogą powiedzieć, że są ze mnie dumni, bo robię coś pożytecznego, więc pozdrawiam was, wiem, że oglądacie. No i tak, i właśnie dlatego jestem tutaj już 3 lata, no i pomagam waszym klientom lub waszym przyszłym klientom będę pomagać. Tak jest, tak jest. Dziękujemy ci bardzo i jeszcze Tomku. 2-3 zdanka to jak i zaraz przejdziemy do części merytorycznej. Ja się nazywam Tomek, w Selintegro jestem już prawie od 2 lat. Gdzieś tam przed Selintegro też się zajmowałem sprzedażą w internecie, obsługą zamówień z Allegro. I w samym Selintegro też zaczynałem na dziale wsparcia. Dalej jestem na dziale wsparcia, ale zaczynałem gdzieś tam od czatu i od obsługi takich standardowych zgłoszeń. Gdzieś to powoli ewoluowało w takie zgłoszenia, które były bardziej zaawansowane, troszeczkę trudniejsze. Później doszło do tego tworzenie dokumentacji naszego działu. Powoli weszło szkolenie nowych osób, które przychodzą, czym się zajmuję do teraz. Do tego też doszły takie tematy, że jakby bazując na tym,
na moim doświadczeniu jakby w integracjach i w e-commerce gdzieś tutaj służę też jako taka encyklopedia wiedzy na dziale, że jeśli coś jest potrzebne, jakieś informacje albo jakieś cięższe zgłoszenie, to gdzieś tam jestem wzywany do konsultacji, nazwijmy to. No i do tego w wolnych chwilach zajmuję się też wsparciem partnerów na kanałach tutaj naszych wewnętrznych, na Google czacie, na tyle, na ile mogę oczywiście to zweryfikować. Tak jest, super. Ogólnie przed samym webinarem ustaliliśmy sobie, że najpierw troszkę popytam Kamci z tych miękkich rzeczy, później z tych twardych troszkę Tomka, ale jeżeli by nam się gdzieś tam pytania wkradły, w których ktoś z was się czuje lepiej, śmiało można odpowiadać. Raczej powinno udać nam się to tak podzielić. Dobrze, przełączę nasz widok już tak, żeby nam się bardziej personalnie zrobiło, tam gdzie będziemy rozmawiać. Mhm. I przejdziemy do tej części merytorycznej. Także jeszcze tylko słowem podsumowania, bo często nam zarzucają, że się u nas rozmawia z botami. No właśnie nie. Właśnie nie. Tym jest właśnie Saintegro, że tych jednak kilkunastoosobowy zespół supportu, który na te wszystkie pytania codziennie klientów i partnerów odpowiada, to są właśnie nasi ludzie i z nimi na co dzień macie styczność. Dobrze, to zaczniemy może od czegoś prostego. Jak zazwyczaj wygląda komunikacja z klientem? I ewentualnie różne formy możesz przedstawić. Dobra, no to tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest, żeby tych form kontaktu z klientem było parę. Jeśli chodzi tak stricte o Saintegro, to mamy kontakt telefoniczny oczywiście, kontakt mailowy i kontakt poprzez czat. I tutaj też chciałam wam powiedzieć jako partnerom, że obsługa tych klientów na wielu takich polach jest ważna, ponieważ czasami nie jesteście w stanie odebrać telefonu, więc fajnie, gdyby był jakiś ten kontakt mailowy. Jeśli chodzi o czat, to już jest bardziej rozbudowane i skomplikowane, więc na przykład jeśli wdrażacie sami, mogłoby być to ciężkie, ale mówię wam, jak u nas to funkcjonuje. Czyli u nas można napisać na czacie, można napisać maila, można zadzwonić tutaj z małą gwiazdką, ponieważ sama infolinia jest dla klientów premium, ale jakby jeśli wdrażacie klientów, to warto mieć ten kontakt telefoniczny. I też tutaj chciałabym podkreślić, że każdy klient jest inny, więc jeśli decydujecie się na kontakt z klientem mailowy lub telefoniczny, warto jest oddzielić tą stronę prywatną od strony biznesowej i pozakładać specjalne maile czy też numery telefonu właśnie pod te elementy firmowe, ponieważ jak wiemy, czasami u klientów się pali i szukają wszystkich dróg kontaktu, więc jeśli gdzieś ten prywatny numer się pojawi albo prywatny mail, musicie zdawać sobie sprawę, że w każdym z tych miejsc możecie zostać zbombardowani czy na Facebooku, czy na innych, w innych miejscach, w których gdzieś tam prowadzicie swoją działalność. Więc na początek, kiedy decydujecie się na support i na wdrażanie klientów, warto jest rozdzielić to życie prywatne od tego biznesowego. Więc to jest bardzo ważny element. No i też tak naprawdę nad klientem się trzeba pochylić indywidualnie, bo jeden będzie dosyć samodzielny, drugi będzie potrzebował więcej pomocy, więc też musicie tutaj trochę umieć lawirować. Jeśli chodzi też o kontakt, my mamy 8-16, natomiast dla waszej wygody mogą być to inne godziny w zależności jak pracujecie, więc to też trzeba dosyć mocno indywidualnie ustalić. No i właśnie, starać się lawirować w tym życiu biznesowym, a nie prywatnym, żeby gdzieś tutaj w waszym wolnym czasie ukrócić bo to. Bo zdarzały się u nas też takie sytuacje, że klienci potrafili normalnie napisać na prywatne konta facebookowe naszych pracowników, wystarczy, żeby był dopisek Saintegro i się dopytywać o różne rzeczy, także tak, warto to poukrywać, warto to rozdzielić. Z całą pewnością. A jeszcze tak podpytam, czy, bo wszystkiego przez czat się nie załatwi i większość naszych partnerów nie będzie miała możliwości taki ten sposób prowadzenia klienta, tylko pytanie, czy
jak bardzo taki klient jest w stanie sobie sam poradzić i w jakim zakresie jakby my pomagamy jako partner, w jakim zakresie on powinien pomagać, a ile klient w stanie jest sam zrobić. Okej, okay, no to tak naprawdę klient jest w stanie sam zrobić wiele rzeczy, ponieważ czy to marketplace, czy nasze integracje są ustawione pod klienta, ale żeby on mógł sam sobie w stanie poradzić, trzeba go tego nauczyć. Czyli nie tylko wdrażajcie, ale też uczcie. Bądźcie takim nauczycielem, który mówi i przedstawia, co zostało wykonane. Jeśli klient będzie potrafił się poruszać po scenariuszach konfiguracyjnych, czy po samym na przykład Bazelinkerze i będzie wiedział, jak są ustawione jego automatyczne akcje na przykład, to będzie wiedział, jak je edytować. Więc tutaj naprawdę uczcie swoich klientów, bo to zabierze wam z głowy wiele problemów. Wiadomo, można doradzić, można odpowiedzieć, ale jeśli klient będzie wiedział, to myślę, że sam sobie spokojnie da radę. To nie są rzeczy niekonfigurowalne, ale no, trzeba po prostu zdawać sobie sprawę, jak to wygląda. Tak, ja tutaj przytoczę na myśl, że warto, żeby klient po wprowadzeniu takiego pełnej automatyzacji był w stanie tutaj jakby zrozumiał tego, jakie procesy w danym momencie zachodzą, żeby później nie było, że gdy wystąpi jakiś problem, to on będzie zaskoczony, że coś się dzieje i nie wie dokładnie, w którym miejscu to zlokalizować, nie? No jeszcze druga rzecz, w sumie wszystkie takie, tak samo platformy nasza, Saintegro, czy tam Bazelinker i inne, mają swoje dokumentacje i akademie i gdzieś taka lista w linków najpopularniejszych też się przydaje, żeby też szybko klientowi takie coś wysłać, bo oni czasami nie tylko oczekują od nas rozwiązania, a wystarczy im po prostu wskazanie drogi, gdzie w ogóle go szukać, więc może to też będzie pomagać. Dobrze. To właśnie przechodząc tak płynnie do tego, w takim razie jaki zestaw informacji powinien zostawić partner u klienta po takim wdrożeniu, żeby uniknąć troszkę tych pytań później? Ja też zrobiłam sobie taką małą ściągę, żeby tutaj pamiętać o wszystkich elementach. Natomiast tak jak Kondziu wspomniał, bardzo ważne jest zostawienie tej bazy wiedzy, do której klient może sięgnąć. Czy nasza dokumentacja, czy wiki, czy są też akademie Bazelinkerowe, różne marketplace mają swoje dokumentacje, więc warto gdzieś tam w mailu podsumowującym, czy w jakiejś dokumentacji podlinkować. Też pamiętajcie, że klient mógł was poprosić o pomoc z wielu powodów. Może być po prostu osobą mało techniczną albo nie mieć czasu, więc na to trzeba zwracać uwagę, zostawiając informacje klientowi. Ważne jest też, żeby pokazać na sam koniec, gdzieś już po tym, na końcu wdrożenia, może nie po zakończeniu, ale gdzieś na końcu wdrożenia, gdzie może udać się po więcej informacji, na przykład w wypadku Saintegro zajrzeć do dziennika zdarzeń, jeśli pojawią się błędy, zajrzeć do właśnie już wcześniej wspomnianej dokumentacji, gdzie w ogóle ma szukać możliwości wprowadzenia zmian, czyli nasze scenariusze konfiguracyjne, albo gdzieś tam w Bazelinkerze, gdzie można zajrzeć do automatycznych akcji. I tutaj fajnie jest nagrać może jakiś filmik. Może jeśli nie ma czasu na filmik instruktażowy, to może jakaś dokumentacja. Zależy, jakim czasem dysponujecie i jak to może u was wyglądać. No i przede wszystkim pokazać klientowi, jak działa jego firma. Czyli najlepiej od A do Z, czyli od momentu wpadnięcia zamówienia do momentu zapakowania paczki, żeby przez te wszystkie elementy przejść razem z klientem, żeby on sobie zdawał sprawę, jak te działania w jego firmie wyglądają. Często niestety na supporcie spotykamy się z taką sytuacją, że klient po prostu nie wie. Nie wie, z jakich statusów korzysta, nie wie, w jaki sposób mapuje stawki VAT, nie wie, jakich ma kurierów, więc tutaj naprawdę mocny nacisk na edukację i pozostawienie tej informacji klientowi właśnie na przykład jako dokumentacja. I też to już nawiązuje trochę do innego tematu, ale podczas na przykład spisywania jakiejś umowy, która powinna być, bo zabezpiecza głównie was, żeby spisać te rzeczy, o które będą konfigurowane, no bo wtedy łatwo na podstawie tego jest rozpisać poszczególne elementy na sam koniec. Jeśli chodzi też o stricte samo Saintegro, warto pokazać, gdzie działają jego integracje, na przykład w którym miejscu, jak je uruchomić,
jak uruchomić na przykład CloudPrinta, bo to też jest bardzo ważne, bo klient musi to wiedzieć, żeby przy uruchomieniu na przykład komputera. Tak, i niektórzy jeszcze nasi partnerzy, z tego co wiem, mają taką drogę do klienta, że zaczynają z nim przy pierwszej jakiejś konsultacji od jakiegoś takiego schematu troszkę blokowego, od tego, jak procesy mogą wyglądać, i tym też kończą, pokazując klientowi: słuchaj, tutaj to masz zrobione, to przetwarza się tu, to wysyła tu. Softów do tego jest bez liku, jest Google'owy, jest Xmind, jest masa innych, każdy na pewno coś tam znajdzie dla siebie, ale też w formie wizualnej, jeżeli on będzie widział przepływ tych danych, zależy na jakim poziomie szczegółowości, ale będzie chociaż w podstawowej formie widział przepływ tych danych, na pewno będzie mu pomocne to w zrozumieniu całego wątku. Nie? Dokładnie. I jeszcze taka ostatnia bardzo ważna informacja, żeby pokazać klientom, za co muszą płacić. Bo czasami nie zdają sobie sprawy, że jakby mają jeszcze koszta wdrożonych systemów, czy chociażby faktury za Basecamp'a, czy faktury za integrację. W którym miejscu je znaleźć, gdzie je opłacić, kiedy powinien je opłacić. Taka informacja też się powinna znaleźć, bo to znowu kolejny temat, który gdzieś tam do nas wpływa. Nie działają mi integracje. Dlaczego? No i okazuje się, że integracje nie są opłacane. Więc też o tym warto oczywiście wspominać klientom. Tak jest. No u nas w panelu można w ogóle oddzielny mail do powiadomień takich sobie przypisać. W wielu miejscach też. Niektórzy partnerzy w ogóle sami całościowo obsługują klientów i mają pod swoją domeną po prostu maile z tych klientów i rejestrują tak samo kolejnych, ale wtedy to właśnie wy bierzecie całą odpowiedzialność za to. Więc jeżeli chcecie u klienta, to żeby też tych form płatności tego wszystkiego, raz, że go poinformować od początku za co, ile będzie płacił przez te wszystkie abonamenty, bo tych softów jest sporo, to dwa, żeby do niego te płatności spływały też, nie? Jeżeli nie bierzecie tego na siebie. Dobrze, ale to jest tak jakby ten początek drogi, można powiedzieć. A co będzie, nie wiem, po 3 miesiącach od wdrożenia? Jak długo trzeba takiego klienta tak naprawdę wspierać? Jeśli chodzi o Was, jako o partnerów, to zawsze możecie się kierować do nas. W nas znajdziecie wsparcie i nasi konsultanci na pewno Wam chętnie pomogą. Tutaj w tych pierwszym czasie u klienta, zwłaszcza gdzieś tam przy miesiącu czy tam przy pierwszych 2 tygodniach, warto zwracać szczególną uwagę na zgłaszane problemy przez klientów, żeby je móc szybko wyeliminować. Natomiast jeśli chodzi o samo wsparcie od naszej strony, najlepiej, żeby ci klienci, zwłaszcza do tych 3 miesięcy, pisali do Was z problemami, żebyście pomagali im je wstępnie rozwiązać, ponieważ wy najlepiej wiecie, jak to było konfigurowalne. Wiadomo, nie wszystko klient na początku też załapie, więc może to potrwać trochę dłużej, więc powinniście być taką pierwszą linią kontaktu klienta, natomiast jeśli sobie nie poradzicie, jeśli coś będzie niezrozumiałe, to śmiało pisać na mail, czy gdzieś tam też na czat, można nas podpytywać, pisać czy szukać w dokumentacjach i oczywiście... Czyli partner może na początku przy tych pierwszych wdrożeniach liczyć na jakieś wsparcie ze strony. Oczywiście, że tak. Sanitary. Nie ma większego problemu. Okej. Dobrze. Mniej więcej tak wygląda odczuciowo. Myślę, czy jeszcze chciałem o coś ciebie zapytać, ale jak mi się najwyżej przypomni, to jeszcze tam wrzucę. A teraz może przejdziemy już do takich rzeczy... chyba bardziej technicznych, czyli jak wygląda taka standardowa ścieżka automatyzacji procesów w firmie? Bo na poprzednim webinarze sobie tam kilka zdań powiedzieliśmy o tym, jak wygląda w ogóle ten rynek i z czym to się je, że tu gdzieś mamy Basecamp'a, że tu gdzieś mamy, tu jest Saintegro, tu mamy sklep internetowy, marketplace, Allegro i inne rzeczy, a jak może wyglądać taka najbardziej podstawowa ścieżka u takich klientów, najczęściej pojawiająca się u nas. Ja czasami coś takiego też dodaję na fejsa, ale tutaj fajnie jakby właśnie Tomek nam troszkę o tym może powiedział. Okej, to myślę, że taka podstawowa ścieżka, która najczęściej dziś występuje, mamy jakiś system, którym zbieramy zamówienia, zazwyczaj powiedzmy przykładowo tutaj w tym wypadku będzie Baselinker, czyli to jest taki wielki agregujący zamówienia z kilku platform system. I teraz ten system musi przenieść zamówienia, które dostał gdzieś tam z jakiegoś źródła. Te zamówienia muszą trafić do subiekta, czy tam do innego, z jakiegokolwiek ERP-a, którego używamy. Więc taka ścieżka podstawowa to jest przesyłanie zamówień.
Następnie, gdy już mamy stworzone zamówienie, stworzoną rezerwację gdzieś na towar, to musimy wystawić dokument sprzedaży. To gdzieś tam też jest spięte z generowaniem etykiet do kurierów, więc gdzieś to jest tam połączone razem z pakowaniem wszystkiego. I po wytworzeniu takiego dokumentu końcowego i etykiety, tak naprawdę tutaj mamy teraz dwie rzeczy, które muszą być zrobione. Czyli musimy sobie zaktualizować stany na sklepie z powrotem, żeby nie sprzedać czegoś, czego nie mamy. I druga rzecz, musimy wysłać taki dokument sprzedaży do klienta. I teraz tutaj mamy ścieżkę, jakby może się ponownie rozgałęzić. Możemy to zrobić albo bezpośrednio z poziomu ERP-a, bo zazwyczaj takie ERP-y system, znaczy mają jakby moduły do wysyłki maili, które można też zautomatyzować gdzieś tam. Albo możemy wysłać sobie dokument w formacie PDF i później z samego poziomu bezlinkera wysyłać te maile. Tak naprawdę tutaj z której opcji można skorzystać, to jest już preferencja klienta, czy on woli mieć to wszystko jak w jednym miejscu na bezlinkerze, czy woli te maile wysyłać sobie osobno. Obie funkcje są równie jakby skuteczne, tylko to mówię, to jest stricte tutaj preferencyjne. Czyli tak naprawdę tworzymy zamówienie, które tworzy nam gdzieś rezerwację. Gdy ta rezerwacja zostanie ściągnięta i zostanie wykonany ruch magazynowy, to te stany magazynowe muszą później być przesłane z powrotem do sklepów. I teraz też można wysyłać bezpośrednio na dane marketplace'y, albo można znowu wysłać do Bezlinkera i skorzystać tutaj z tego, że Bezlinker też pozwala na wysyłkę stanów, ale to tutaj też się różni tym jakby czasem synchronizacji, nie? Bo czasami niektóre integracje bezlinkerowe mają wolniejsze, a bezpośrednio gdzieś tam mogą to szybciej wykonywać po prostu. Okej. Jeszcze tak odnośnie tego, bo tu wiadomo, troszkę informacji się pojawiło, na pewno gdzieś tam parę dni po webinarze też zrobimy jakiś taki krótki schemat i podsumowanie tego i też wyślemy to na maila do wszystkich, którzy byli na dzisiejszym spotkaniu. A przechodząc tak do kolejnej rzeczy, a jakie, bo już znamy ten układ, a jakie mogą być w tym wszystkim takie popularne problemy, które praktycznie zawsze się pojawiają i czego w tym wszystkim unikać, żeby je też pominąć tak naprawdę. Okej, to na pewno przed jakby wprowadzeniem wdrożenia trzeba się zorientować, czy klient już działa na tych systemach fakturujących, ERP-ach i tak dalej, czy to będzie całkowicie nowe wdrożenie. Bo jeśli gdzieś tam działasz na tych systemach od jakiegoś czasu, to trzeba rozważyć, czy nie lepszą opcją jest wtedy zrobienie sobie takiej bazy testowej, na której wykonamy sobie parę tam testowych zamówień, żeby nie wrzucać też tego, jakby nie wbijać się tym procesem w istniejące już procesy w firmie, które gdzieś tam mogą jeszcze nie do końca przetestowane spowodować jakieś problemy. Z takich popularnych błędów na pewno gdzieś tutaj trzeba zweryfikować, czy mamy wszystkie licencje na subiekta, na moduły do Optimy, czy na przykład abonamenty, jeśli chcemy sprzedawać gdzieś za granicę, to w insertowych tutaj rozwiązaniach potrzebne są abonamenty. Też ostatnio popularnym rynkiem tutaj sprzedaży, na który dużo sprzedawców wchodzi, jest rynek rumuński i tam dochodzą kwestie ograniczenia gdzieś tam subiektowe, jeśli chodzi o sprzedaż w walucie innej niż euro i PLN i ustawianiu tutaj transakcji w USTO. Tutaj też są jakby to dodatkowe procesy, znaczy dodatkowe opcje do włączenia. Jakby same błędy podczas tutaj tego mogą wystąpić tak naprawdę po stronie samego e-commerce'a, czyli gdzieś tam dane w zamówieniu są nieprawidłowe, ale mogą być też jakieś problemy po stronie tutaj samego ERP-a, czyli na przykład gdzieś nie mamy autonumeracji włączonej, gdzieś nie możemy przyjąć jakiegoś symbolu albo coś takiego i tutaj trzeba też weryfikować jakby z obu stron, nie? Mhm. A jak reagować w trakcie takiego błędu? Bo wiemy, że działamy na takich systemach, które są dość newralgiczne w działaniu, takim codziennym obiegu rzeczy w firmie, więc od czego w ogóle zacząć szukanie takich rzeczy? Nie? Zaraz zapytam ciebie w ogóle, gdzie, w jakich systemach trzeba szukać, ale już tak technicznie, jeżeli lądujemy z jakimś problemem, klient do nas dzwoni, to o co w pierwszej kolejności warto się zaczepić? Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba doprecyzować, czy chodzi tutaj na przykład, czy to jest problem typowo z zamówieniami, czy z generowaniem dokumentów. Później trzeba zweryfikować, czy ta sytuacja występuje za każdym razem, czy występuje na przykład tylko w przypadku zamówień z jakiegoś jednego źródła, albo na przykład zamówień z jednym rodzajem sprzedaży, czy z jednym rodzajem sposobu dostawy. Tutaj jakby to są na tyle skomplikowane, rozbudowane systemy, że te miejsca, w których może wystąpić błąd, jest ich kilka.
No i tutaj trzeba na pewno zweryfikować, na przykład stworzyć sobie kopię zamówienia i zobaczyć, czy na tej kopii zamówienia to będzie chciało ruszyć normalnie, czy to może wtedy jest jakiś problem z samym zamówieniem. Trzeba sprawdzić, czy nie ma jakichś takich znaków specjalnych na przykład, które mogą tutaj gdzieś nie do końca współgrać z systemami. Trzeba zweryfikować tutaj, czy nie ma problemów jakichś z połączeniem, może gdzieś tam coś było zmieniane na serwerze. Musimy też pamiętać, że często klienci mają te serwery gdzieś w jakichś firmach zewnętrznych, oni też nie mają pełnego dostępu do nich. Gdzieś tam może być jakiś problem z uprawnieniami, też te firmy z serwerami nie zawsze są skore do udostępniania pełnych uprawnień, które jednak gdzieś tam my zazwyczaj zalecamy, dlatego że różne procesy wymagają różnych jakby tutaj uprawnień, praw do działania i tak dalej, więc tutaj jakby zazwyczaj zalecamy, żeby te uprawnienia były jak najpełniejsze, wtedy możemy wyeliminować dużo problemów, bo na przykład może być problem, że przesyła nam się dokument PDF w formacie takim jak etykieta i w tym wypadku zastanawiamy się, co może być błędem, a tak naprawdę może być to problem gdzieś tam z uprawnieniem samym do wyciągnięcia wzorca wydruku, czy do skorzystania z innej drukarki niż domyślna w systemie, bo też integracje na przykład tak jak nasze, one korzystają z parametrów systemowych, gdzieś tam do wykonania, czyli załóżmy, jeśli domyślną drukarką w systemie będzie etykieciarka, no to wtedy, jeśli nie ma pełnych uprawnień do skorzystania ze wszystkich drukarek na tym, tutaj na systemie, to będziemy mieli inny format wydruku, tak? Tak samo na przykład format daty. My korzystamy z formatu takiego, że mamy dzień, miesiąc i rok i wszystko jest w formie liczby, a mieliśmy już taki przypadek, że ktoś miał format daty dzień, miesiąc słownie i rok i to już powodowało problem, bo jednak to nie jest jakby standardowy format systemowy, nie? Okej, czyli o takie rzeczy trzeba dbać. Są jeszcze jakieś miejsca, gdzie powinniśmy zerknąć w poszukiwaniu błędów? Na pewno można spojrzeć, jeśli to jest jakiś problem typowo z integracją naszą, no to można gdzieś spojrzeć to sobie w dziennik. Czasami są takie opcje w konfiguracji i w scenariuszu poustawiane, gdzie się mogą gdzieś tam wykluczać, na przykład mamy zaznaczone, żeby dodawać i usuwać produkty jednocześnie i one nawzajem się co chwilę wyrzucają. Albo mamy jakieś tam inne opcje typu, żeby nie mowować kontrahenta, ale nie pozwalamy stworzyć zamówienia z kontrahentem jednorazowym, tak? Tutaj jakby punkty, w którym może być coś do sprawdzenia, to mamy na pewno miejsce, w którym wpada zamówienie. Sam scenariusz konfiguracyjny i gdzieś tam my staramy się, żeby w dzienniku były błędy na tyle jakby kompleksowo opisane, żeby było widać od razu, gdzie jest problem. I trzeci punkt, no to jest gdzieś tam system sam ERP już tutaj, gdzie może być jakiś problem jakby z ograniczeń samego ERP-a albo z jakichś ustawień typu na przykład, że nie pozwala na inne NIP-y niż polskie, nie? Okej. Okay. I to są mniej więcej to jest taka grupa problemów, z którymi partnerzy często się zderzają i tam oni mogą znaleźć na podstawie dostępnych narzędzi, no ale czasami zdarza się tak, że problem jest jeszcze wyżej i czy mógłbyś powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli pewna naprawa, pewne zgłoszenie wymaga jakichś prac programistycznych, czy tam dostęp w ogóle programisty? Okej, okay. No generalnie zazwyczaj takie zgłoszenie przed trafieniem do programistów jeszcze jest wcześniej weryfikowane przez nich, czy faktycznie wymaga naszej ingerencji, znaczy ich ingerencji tutaj. No i po takim, jeśli faktycznie ta sytuacja się jakby powtarza na wielu, jesteśmy w stanie to odwzorować, to faktycznie trafia na poprawkę do działu programistycznego. I tutaj gdzieś ta poprawka, jeśli mamy tutaj gdzieś zgłoszenie jakiegoś oddziału od kogoś z programu partnerskiego, to faktycznie rozważamy, bo mamy jakby dwa rodzaje poprawek. Może być coś, co jest wymagane jakby wprowadzenie nowej funkcjonalności, żeby coś obsłużyć. Na przykład ktoś ma w jakiś specyficzny sposób działania, a może być to po prostu błąd gdzieś tam wywołany jakimś tam ustawieniami środowiskowymi łącznie wszystkimi. No i wtedy jakby te zgłoszenia z kanału partnerskiego gdzieś tam są priorytetowo rozpatrywane, czy jak będą wyglądały nad tym prace. I jeśli ta jakby to zgłoszenie od partnera tutaj nie będzie wymagało gdzieś jakiejś diametralnej przebudowy i jakby zmiany całej logiki działania wtyczki, no to jesteśmy w stanie gdzieś to priorytetowo wykonać i można się wtedy tego spodziewać gdzieś na najbliższej wersji preview, które są oznaczone gdzieś tam pre-RTM, tak? Gdzieś tam wchodzą raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, zależnie od tego, ile tych zgłoszeń jest.
No i to zazwyczaj właśnie jakby sugerujemy korzystanie z tych opcji bardziej zaawansowanym, czyli w sumie wam, czyli partnerom, osobom, które jeżeli mają to wdrażać. To... Wersje preview są wersjami takimi, one są oczywiście przetestowane te poprawki, ale one są gdzieś takimi wersjami też do sprawdzenia dla osób, które wiedzą co robią jakby w momencie wdrażania takiej wersji przedpremierowej. One później, jeśli ktoś nie chce ryzykować gdzieś to z wersją przedpremierową, chociaż te poprawki zazwyczaj działają bez problemu, to może zaczekać na taką pełnoprawną premierę, po prostu pełnej wersji kolejnej, która zbiera gdzieś tam kilka ostatnich mniejszych wersji w jedno miejsce, nie? Mhm, okej. Okay. A bo tu mówimy cały czas o błędach, a co właśnie, bo wspominałeś, że tam różne rzeczy co tydzień, co dwa się pojawiają, a co z nowościami? Czy partner w ogóle ma jakiś wpływ na to, żebyśmy coś zmieniali później już na stałe w integracjach, czy te rzeczy, które się pojawiają u nas? Jasne, że tak, każdy ma w sumie wpływ na nasze integracje. Tutaj warto jest, wiem, że nie wszyscy je lubią, ale warto jest odpowiadać na nasze pytania ankietowe, warto jest zapisywać się na różnego rodzaju rozmowy, które gdzieś tam się na naszych grupach przebijają. Dlaczego? Zbieramy od was feedback, czy od waszych klientów, czy ogólnie od wszystkich klientów i to pozwala nam na rozwój, pozwala nam na zapoznanie się z rynkiem, pozwala nam na to, żeby poznać, w jaki sposób nasi klienci pracują i może gdzie ewentualnie brakuje nas, więc pytamy, więc warto odpowiadać, ale też oprócz takich stricte ankiet czy pytań na Facebooku, mamy coś takiego jak changelog. Można go znaleźć logując się na Salintegro lub nie logując się, ale w zakładce informacje i jest changelog i tam jest taka zakładka zapytania o zmiany. Tam nasi klienci mogą wrzucać swoje propozycje, które zostaną opublikowane dla wszystkich i jeśli jakiś inny klient zobaczy, że już coś takiego istnieje, może się pod tym po prostu podpisać. Napisać faktycznie, u mnie by się również to przydało, podać jakieś tam dane kontaktowe, żeby w razie wprowadzenia takiej zmiany, żebyśmy też mogli u tego drugiego klienta ją wprowadzić. Nasi programiści widzą te propozycje i wrzucają na nie różne statusy. Są statusy w trakcie realizacji, są statusy zakończono, więc to oznacza, że mogło to już zostać wprowadzone, więc można fajnie sobie obserwować, na jakim poziomie jest to obsługiwane. No i też informacje o samych zmianach, też również w tym changelogu, tylko że to już jest stricte zakładka changelog i można sobie zweryfikować, co nowego zostało wprowadzone. Ja może ten changelog już wrzucę tutaj na czat, sekundka. Żebyście mieli do niego wgląd, bo co jakiś czas się na przykład na social mediach pojawiają nie, ten integrator tego nie ma, albo tamten integrator tego nie ma. No właśnie to jest okazja, żeby takiemu, jeżeli rozmawiacie z takim klientem, gdzieś go wrzucacie, to jest okazja mu wrzucić albo sami możecie też dodać ticket tego typu, że tutaj przydałaby się taka funkcjonalność, tutaj przydałaby się taka integracja, tutaj taka nowość, więc to jest też taka wasza furtka, bo wy jesteście o ten krok bliżej do nas od klienta. To jest też taka wasza furtka dla tego klienta. Słuchaj, ja to załatwię, gdzieś tam pogadam z nimi, tu dodam, dodaj tutaj zgłoszenie, a ja to puszczę, żeby gdzieś tam, gdzieś można było zadać. To nie, jakby, żebyście też nie zrozumieli, że jesteśmy w stanie wszystko robić tak po prostu od ręki i to leci. No nie, to musi przejść tą weryfikację, to musi być jednak, jeżeli coś ma wylądować w takim standardowym, SaaS-owym, pełnoprawnym naszym rozwiązaniu, musi też przejść jakąś weryfikację szerszą, nie? Jeżeli o to chodzi. Ale jest ten changelog, raczej niewiele integratorów ma otwarty, publiczny changelog do wrzucania propozycji, także to też jest pewien atut, który skłania do tego, żeby tam coś dodawać. Też o changelogu dodam, bo akurat składa się tak, że piszę ten changelog, jakieś tam nowości, które się pojawiają. Więc warto też tam zaglądać, bo jeśli wrzucamy jakieś nowe funkcjonalności, to one też mają osobne tam artykuły opisane gdzieś są, że tutaj na przykład wprowadziliśmy obsługę obcych transakcji VAT albo wprowadziliśmy, ostatnio na przykład wprowadziliśmy możliwość wysyłania kodu błędu do pola dodatkowego w BaseLinkerze, więc gdzieś tam jak wpada nam jakiś błąd, nie wiem co się dzieje z zamówieniem, to nie musimy gdzieś tam zaglądać do dziennika i szukać tego, tylko mamy zwrócone to do jakiegoś pola
pola tam oznaczonego bez linkacza samym, nie? No właśnie, dla samych takich informacji można było zerkać do tego changelogu też dla was, no bo tam też są takie nowości, które faktycznie się pojawią, no bo jak się zmieni status już tam do realizacji, no to to będzie i też już takiego klienta można poinformować, jakby słuchaj, za chwilkę będziesz miał taką funkcjonalność, nie ma problemu. Nie? Pamiętam jak powstawał, kiedyś to było jak go nie było, no wtedy był tylko czat i wtedy tylko partnerzy mogli, ale to jest taki krok, żeby też klient mógł reagować na te zmiany, a wy mieli też taki wpływ już później, żeby tego klienta u siebie przytrzymać na realizację tego, tak, że my też bierzemy pod uwagę dwukrotnie bardziej to, co mówi partner niż klient, no bo on jednak jest w branży na pewnej skali i tutaj też na to zwracamy uwagę. Okej, chyba z takich podstawowych pytań, chyba że macie coś jeszcze i chcielibyście coś powiedzieć, ale z takich, ja wyczerpałem taką bazę rzeczy, którą chciałem was zapytać. Też takie rzeczy, to a propos wspierania swoich klientów po wdrożeniu, to myślę, że też warto wziąć pod uwagę, że dużo klientów jest mało obyta z komputerem gdzieś tam, że oni byli gdzieś zmuszeni przez sytuację, jaka była z pandemią i tak dalej, żeby na ten rynek wejść i oni mogą nie do końca czuć się komfortowo z komputerem i też, żeby tworząc tą instrukcję dla niego i tłumacząc mu to, zapisywać mu to bardzo dokładnie, co ma zrobić i gdzie możesz spodziewać jakiegoś tam ewentualnie pomocy i problemu, nie? I rozwiązania dla tego problemu. Dokładnie, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że im dłuższa będzie ta dokumentacja, tym mniejsza szansa, że ktoś ją będzie od deski do deski czytał. Powiedzmy, że wiemy to na naszym przykładzie, więc może tutaj też warto gdzieś tam może filmiki, takie najważniejsze rzeczy na filmiki i dopisywać do tego dokumentację, żeby to nie została przekazana księga wiedzy, bo prawdopodobnie mało kto ją przeczyta po prostu. I tak do was wróci i zadzwoni. I jeżeli mu nie wskażemy często właśnie tej drogi albo miejsca, gdzie się dana informacja znajduje, to po prostu, czy to z braku chęci, braku czasu, czy w ogóle twierdzę, że nie on powinien to robić, po prostu tego nie przejrzy. Po prostu tego nie przejrzy i tak do was zadzwoni drugi raz, więc wyślijcie mu tego linka, wyślijcie mu konkretną informację, konkretne miejsce, konkretne wideo, że to tak powinno być, a nie inaczej, bo to później generuje tylko kolejny kontakt, a chcemy go jak najmniej po wdrożeniu, no bo na tym polega automatyzacja, żeby jednak oni jak najmniej później musieli ruszać ten proces. Tak, gdzieś tam można nawet sobie wtyczki nazwać poszczególne dla takiej osoby, że na przykład tutaj prześlę sobie zamówienie, tutaj zrobi sobie paragon i tak dalej, żeby było prościej się nawet gdzieś orientować po samym panelu, nie? Można coś. Tak jest. Super. Mam nadzieję, że troszkę rzeczy powiedzieliśmy, przydatnych dla was. Teraz zbliża się czas na jakieś pytanka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie je na czacie. Ja w międzyczasie jeszcze powiem, że będziemy mieli jeden webinar przed sobą. Będziemy mieli jeden webinar, który już będzie bardzo techniczny. On będzie z Kacprem, już z naszym działem produkcyjnym. Odnośnie już naszego API, już takich rozwiązań technicznych, jak partnerzy mogą sami pewne rozwiązania robić pod nasze integracje i zaglądać troszkę głębiej niż support, czy niż standardowa obsługa, niż nawet te wersje pre-RTM i inne dodatki. Ja jeszcze korzystając z chwili, chciałabym serdecznie pozdrowić support. Wiem, że oglądacie. I bardzo się cieszę, że tu jesteście i bardzo robicie dobrą robotę. Jeśli nikt wam tego nie powiedział, to mówię wam to ja. Więc cześć, wiem, że jesteście, podobno mieliście być, więc jakby bierzcie pod uwagę, że tak jak już Kondziu wspomniał, nie jesteśmy robotami. Też popełniamy błędy, też czasami zdarzy się, że nie jesteśmy doinformowani, więc tutaj warto pamiętać, że jesteśmy my, staramy się was wspierać. Staramy się pomagać wam rozwiązywać problemy. Ekipa jest całkiem duża, to są fajne chłopaki i dziewczyny, żeby nie było, że to sami faceci dominują branżę
IT, więc dziewczyny też mamy. I właśnie chciałam was wszystkich pozdrowić i powiedzieć, że taka ekipa istnieje i są naprawdę świetnymi ludźmi, więc możecie też informować swoich klientów, że robotami nie jesteśmy, bo czasami takie pytania na czacie padają, stąd też o tym mówię. Okej, okay, super. Jeszcze czekam, bo tu widzę delikatnie powiadomienia, że ktoś pisze, ale jeszcze żadna wiadomość nie spłynęła, więc jeszcze chwilkę poczekamy na jakieś ewentualne pytanka, ale mam wrażenie, że taką część podstawową, mam nadzieję, że troszkę wiedzy też przekazaliśmy, bo co jak co, ale po paru latach doświadczenia na supporcie trzeba. Planujecie po jakimś czasie od webinarów, po wyklarowaniu się ilości osób, jakiś meeting offline albo podczas jakiegoś wydarzenia branżowego? Nie chcę zdradzać, ale jest to możliwe. Jest to możliwe. Jest to możliwe z partnerami, jest to do zrobienia, więc na ten moment nie dam żadnego konkretu. Myślimy. To czekamy. Dobrze. Ale zastanawialiśmy się nad tym, nad jakąś sensowną integracją z naszymi partnerami, bo jest ich coraz więcej, coraz fajniejsi ludzie, coraz lepsze rozwiązania i warto by było. Warto na pewno. A jeżeli ktokolwiek będzie we Wrocławiu, to zapraszamy zawsze. U nas drzwi w Saintegra stoją od Forums. Możecie zobaczyć, jak pracuje support, jak my pracujemy. Łukasz dzisiaj z nami też jest jako moderator gdzieś tam, także Łukasz głównie rozmawia z partnerami i go też można na miejscu zastać zazwyczaj. Mnie również, no i oczywiście nasz drogi support. Dokładnie, można wpaść na kawę, mamy koszkarkę na lód, także jest włożono, sorry, ale to była i całkiem dobrą kawę, także bo... Dokładnie. Więc na miejscu też zapraszamy, a co do takiego spotkania, to damy znać, jakby to miało wyglądać. Oczywiście, bo może ja bym nie chciał, no jest też Łukasz, ja bym nie chciał oczywiście, żeby one opierały się tylko na jednym, o czym często te spotkania się opierają, tylko żeby jednak tam coś też wnieść i taki właśnie może webinar, prelekcje i tak dalej z kimś ciekawym zrobić też na żywo, tam, może z samym partnerem, więc zobaczymy. Pozdrawiam z Implemo. No właśnie, tu mamy już na czacie kilku takich naszych wieloletnich partnerów, także na pewno też się pojawią i może oni by chcieli się podzielić wiedzą. Dokładnie. Przy następnych. Zobaczymy. Dobrze, chyba nie będę was dłużej trzymał. Mam nadzieję, że przeszliśmy przez wszystko i przeszliśmy w całkiem rozsądnym czasie, w granicach 45 minut. To mi się wydaje, że wystarczająco, bo już każdy webinar powyżej godziny, to już każdy siedzi na drugim ekranie i robi coś innego, więc taka półgodzinna merytoryka jest okej. Okej. Czy coś tu jeszcze mamy? Co zrobić, żeby być waszym partnerem? Dobre pytanie. W takim razie napisz proszę, albo inaczej. Ja wrzucę tutaj mail do Łukasza. Pisz do niego śmiało na maila. Wszyscy, kto chciałby dołączyć do programu partnerskiego, rozwijać z nami to naszą platformę, nie tylko, no i wdrażać cały e-commerce. Śmiało można tam pisać do niego. Szybkie pozdrowienia z Częstochowy od IT Support. Dzień dobry, cześć, dzięki. I pozdrawiamy również. Pozdrawiamy również, też Poznaję, także jak najbardziej. Pod względem partnerstwa Łukasz jest pierwszą linią kontaktu z każdym partnerem, on załatwi wam wszystko, dołączy do programu, zrobi co trzeba pod tym względem. Z supportem będziecie zawsze mieli styczność już tam na kolejnym kroku, kiedy zaczną się już wdrożenia. Na samym początku zawsze jest Łukasz. I tak to mniej więcej wygląda. A jeżeli są tu faktycznie osoby nowe, które jeszcze nie są w programie partnerskim, na YouTubie naszym mamy pierwszy webinar o jak zostać tym partnerem, co się z tym dzieje i tak dalej, i ewentualnie do Łukasza już po samo dołączenie do programu. W porządku. Macie jeszcze jakieś zdanko? Czy kończymy?
No cóż, zapraszam na support, zapraszam do kontaktu. Oczywiście kontakt z supportem wiąże się trochę z jakimiś problemami, ale jeśli chcecie po prostu do nas pisać, to też nie ma problemu. Także na pewno chłopaki chętnie wam pomogą i odpowiedzą na każde pytanie, także nie bójcie się, śmiało można pisać, można zadawać pytania. Żadne pytanie nie jest złe, także też poszerza naszą wiedzę, gdzie ewentualnie moglibyśmy dopracować tą naszą bazę wiedzy, żeby właśnie ułatwić wam pracę, bo jakby taki głównie jest zamysł, tak. No i waszym klientom, bo finalnie z tej bazy wiedzy, bo dokumentacja to jedno, ale finalnie z takiej bazy wiedzy można też linkować bezpośrednio właśnie klientów i sobie oszczędzać czas, nie? Jeżeli chodzi o nasze rozwiązanie. Ja też zachęcam do spróbowania swoich sił w automatyzacji, bo gdzieś tam na pewno z odległości wydaje się to bardzo skomplikowane, ale gdzieś tam jak się zacznie o tym czytać, gdzieś tam klikać powoli, to myślę, że można bardzo łatwo się w to wdrożyć i po prostu z tym pracować. Dokładnie. Tak jest. Dobrze. W takim razie dziękuję wam. Po raz kolejny mieliśmy praktycznie całą grupę od początku do końca, także mega miło, mega fajnie, to znaczy, że się dobrze nas słucha i nie ma z tym problemów. Tak. I widzimy się już na kolejnym, pewnie będzie też w ciągu miesiąca, właśnie trzecim, ostatnim z serii dla partnerów. One tam z jakimś opóźnieniem pewnie będą pojawiać się na YouTubie. Też do przejrzenia dla tych, co nie byli, i też roześlemy dla wszystkich, co już byli, zaproszenie na kolejne. Tam, podkreślam, już będzie mocno technicznie, tylko technicznie, już nie będziemy rozmawiać, jak radzić sobie z klientem i o tym, jak wdrażać, i już nie będziemy rozmawiać o tym kontakcie z klientem, a będziemy rozmawiać od tej strony technicznej, co sami jesteście w stanie zrobić i jak zyskać jeszcze więcej przewag już takich technologicznych dla swoich klientów. Pozdrówcie ekipę całą poza kadrem od nas, jak najbardziej. Pozdrawiamy od AskMe całą ekipę, tam za kamcią też stoi kilka osób, za kotarą co prawda nie, ale dookoła kamery na pewno sporo. Wszystkich również pozdrawiamy. Dobrze, nie przeciągając tego, bo dobijamy już 50 minutę, dziękuję wszystkim bardzo, byli z nami dzisiaj Tomek i Kamcia. Cześć. Tak jest. Damy. Dzięki za obecność. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Powodzenia. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej. Dobra.